Witam, ja jestem Zanek, a to jest Might and Magic Heroes Online. Gra, która no, garściami czerpie ze wszystkich części Heroesów i po prostu tworzy, no powiedzmy, nową markę czy coś takiego. W sumie w tej grze jest to gra przeglądarkowa korzystająca z Flasha. Praktycznie chodzi o to samo co w każdej innej części Heroesów. Mamy bohatera, którego rozwijamy, mamy miasto, które możemy rozbudować. No, możemy posiadać tylko jedno miasto chyba z tego co się orientuję, chociaż bohaterów możemy mieć kilku. Więc w sumie miast też możemy mieć kilka, ale każdy bohater może chyba mieć tylko jedno miasto. Jeszcze tego nie obczaiłem do końca, ale z tego co się zdążyłem zorientować, to możemy posiadać tylko jedno miasto. No i co w tej grze robimy? Rozbudowujemy nasze miasto, rozwijamy naszego bohatera i wykonujemy questy. To są takie trzy główne rzeczy, które można wykonywać w tej mieście. To jest nasze miasto, mój Zenongród. Zenongród, który muszę rozbudować, to jest dopiero początek gry, mój bohater jest na trzecim poziomie, moje miasto jeszcze nie zostało w żaden sposób ulepszone. Zbudowałem chyba tylko mury na sam początek i to tyle. Czy wieżę oblężniczą? Łuczników, muszę dać tutaj 150 łuczników, mam ich 60, tych ziomków mam 60, może tak, teraz mam jakiś quest do wykonania. Mógłbym wam pokazać mniej więcej w jaki sposób wykonać ten quest. No, tak jak widać, grafika jest flashowa, muzyka jest bardzo ładna. Grafika i animacja też jest no, bardzo ładna, tak jak widać. Jak na flashową gierkę to wygląda to bardzo ładnie tak naprawdę. Chodzi to bardzo płynnie, chociaż no, ja mam dość dobry komputer. Nie wiem jak będzie to chodziło u innych ludzi na trochę starszym sprzęcie. Ale tak czy siak są opcje, w których można... czy też ustawienia, w których można wszystko zmienić, można efekty graficzne ustawić na niskie, zmniejszyć głośność muzyki, zwiększyć głośność muzyki i tak dalej. Więc wszystko można to sobie ustawić, wszystko można dopasować do swojego sprzętu, do swojego komputera i myślę, że to będzie chodzić bardzo ładnie. No, tak jak mówię, gierka garściami czerpie ze świata Might and Magic... Duel of Champions chciałem powiedzieć, ze świata Might and Magic. Więc jest to praktycznie jedno i to samo. Bitwy są turowe, zaraz wam pokażę jak wygląda bitwa. Tutaj chodzi o to, żeby zebrać drewno, a naszymi przeciwnikami są istoty z lasu. Tak się one nazywają, to jakieś drzewce, czy cholera wie co to jest. Tak czy siak trochę powalczymy sobie z tymi drzewcami, czy tymi istotami z lasu. Okej. No i tak wygląda nasze pole bitwy. Można sobie przesuwać tutaj kamerę, tak jak widać po tym polu. To są jakieś drzewce, czy to jest, co to jest? Aha, ja mogę fajne tutaj zaklęcia rzucić. Rozpacz zbiorowa. Zmniejsza siłę ataków oraz poziom zdrowia wszystkich wrogich oddziałów. Rzucimy sobie to zaklęcie najpierw na tych ziomków wszystkich. Więc tak, tutaj no, zwiększyłem trochę prędkość ruchu postacią, więc one tak szybko się przemieszczają tutaj po mapce. Teraz tak, dziobniemy tego wilka z tej strony. Okej. Okay. 12, ja straciłem 4 ziomków, a te drzewka potrafią wskrzeszać, więc pełen wypas. Teraz tak, który to zadaje obrażenia od magii pierwotnej? 830, to zadaje ten. Zadamy sobie tym. Pocniemy chyba w tego drzewca śmiesznego. Niech będzie. 20 padło, no ładnie. A i tutaj łucznikowi nie wybrałem do lepszego ataku. Można mu zwiększyć ten, dać mu lepszy atak. I po prostu on będzie celniejszy bardziej. Dobra, coś takiego. Teraz koleś AI atakuje moich łuczników. Teraz tak, my sobie zaatakujemy to. No i to tyle. Zabiliśmy te drzewa śmieszne jakieś. Teraz tak. Mój Zenon, co on może zaraz zadziałać? Może zaatakować gościa. Z tego najprostszego zaklęcia. Przejdziemy sobie łucznikami tutaj. Zaatakujemy Wolfensteiny. Teraz znowu to najprostsze zaklęcie. To jest fajnie pokazane, cała kolejka po prostu, kto w którym momencie wykonuje ruch. Więc jest to całkiem spoko. Zaatakujemy sobie ciosem w plecy te wilki. Cios w plecy zadaje trochę więcej obrażeń, więc się opłaca w ten sposób to atakować. Oczywiście musimy na to poświęcić trochę więcej punktów ruchu i trochę inaczej się ustawić, ale powinno być dobrze. Okej. Zwycięstwo, jak widać.
A coś znalazłem. Jakiś przedmiot nawet, proszę, proszę. Dobra, mogę zebrać drewno. Teraz tak, tu są jakieś gryfy, które też można by pokonać w sumie. 60 łuczników plus 7, no szału nie ma. Tych surowców tu jest, jak widać, naprawdę sporo do zebrania. Zaraz może wam pokażę bohatera, w jaki sposób można tu sobie poukładać te wszystkie rzeczy, które on posiada. Ja mam tak. Bohaterski atak, atak stworzeń. Mam tą szamana pałkę mam. Teraz tak. Nowicjuszowska korona zniszczenia. To zapodamy sobie tą nowicjuszowską koronę zniszczenia. Lniana szata dominacji. No jest trochę lepsza. Znaczy to, co ja teraz posiadam, to jest lniana szata dominacji, okej. Ta jest lepsza, wychodzi na to. Ta niebieska. Teraz hełmik. Czemu hełmik? Wymagany bohater mocy. No tak, a ja mam, kurczę, jakiegoś innego typka. Wychodzi na to. Kleryka, właśnie. Ja mam klasę kleryka, a ten posiadany wymaga bohatera mocy. Barwa. Czy ja mogę zmienić barwę właśnie? Ubiór. Coś się tutaj poubierałem. Ubiór osiągnięcia. Ubiór sklep. Ej, mam jakiś sztandar kupić z bajer żony. Pytanie, ile to kosztuje. Całkiem fajnie to wygląda. Dobra. Teraz tak, dokąd ja bym chciał pojechać? Odszukaj uczeń handlarza. Gdzie mam znaleźć tego ucznia handlarza? Tu są ten, tak jak widać, misje, które mam wykonać. Pytanie, gdzie jest ten uczeń handlarza? Tutaj gdzieś? Chyba ten na żółto świecący się to jest uczeń handlarza, dobra. Pogadajmy z tym uczniem handlarza. A nie, to są jakieś, kurczę, ten... Ogłoszenia. Głowy, istoty z lasu, złoto. I tak dalej, i tak dalej. Czy ja mogę wyszkolić sobie jakoś, kurczę, bladę tych? Kapitan Wade. Tu jest jakiś handlarz, aptekarz. A, gdzie jest ten uczeń handlarza? Boże. Tutaj tak widać, to na ludzi przyjechała. Każdy ma swoje miasto tak naprawdę. Niestety jest symbolizowane przez jedno miasto i wszyscy do niego muszą podjechać, więc no tak to wygląda, a nie inaczej. Garnizon. Ulepszy drewno 80. A skąd zrekrutować tych, kurczę, gości, łuczników? Mam ich 7. No, super. Na razie sobie wrócę i spróbuję w jakiś sposób zrekrutować, kurczę, blade łuczników. Zaraz, tutaj coś. Jest jakaś czerwona kropa na mapie. Mam na myśli tą kropę. Chętnie bym tam podjechał, tylko muszę najpierw. No i co, nagle się to pojawiło tutaj? What the hell? Co to jest? Jestem tutaj? Znalazłem tego ucznia handlarza, czy nie znalazłem, Boże? O co tu chodzi? Kto to jest? To chyba ten ziomek, dobra, ktoś go tu atakuje. Wyżne klany, dobra. Ula, ziomska gańca na mordzie. Chroń uczeń handlarza, dobra. Znaleźliśmy ucznia handlarza. Teraz trzeba go tylko obronić i będzie grubo. Nie będę się zagłębiał w całe w czytanie tych tekstów, bo oni tam sobie tylko między sobą dyskutują, powiedzmy. Teraz tak, odpalę to, żeby osłabić całą ekipę, powiedzmy. Chyba nie to miało być odpalone, szczerze mówiąc.
ci mi tam bombardują tego ucznia handlarza. Pytanie, czego będę w stanie wybronić. To miało być chyba. Ładnie. A, to są jacyś łucznicy, kurczę, blaszka. Dobra, no mi to atakuje, to są jakieś, kurczę, centaury, czy co to jest? To są centaury chyba. Dobra, to tak. Podejdziemy tu. Czy ja mogę zrobić tą pewną rękę? Chyba nie. Dobra. Jest i mój bohater. Teraz pacniemy tych gości. Dobra, tutaj 480 obrażeń i zgon. Podejdziemy sobie tu. O Boże, goście cisną mi tego, kurczę, handlarza. No, że bohater ma taki zasięg na całą mapę, więc nie trzeba się bawić. Dobra, łucznikami podejdziemy. Okej. Osiągnięcie. Klęska. O kurczę. Zabito tego handlarza, czy nie? No to nie będzie fajnie, szczerze mówiąc. Pytanie, co się stanie? Muszę to powtórzyć chyba, wychodzi na to. Pytanie tylko jak? Dwie kanalie? No tak, tak są. Pytanie, ile ja potrzebuję tutaj armii? Jaką armię, żeby to pokonać? A, muszę chyba najpierw tego pacnąć, coś mi się widzi. Dobra, to zróbmy to tak. To... I najpierw tego gościa, żeby go tam nie atakował mi. Teraz tak, tymi podejdziemy. Teraz jest mój Zenon, to zróbmy znowu obrażenia od magii ciemności. Dobra. Ci zginęli. Okej. Okay. Teraz ten tu będzie bombardował moich ludzi. Dobra, to się powinno udać. No ten atakuje go. Są moje łucznicy. Czy on może podejść i strzelić? Dobra. Teraz jest mój ziom. Zróbmy to. Okej. Okay. I ciśniemy. Co skrzyżenie? O, aż jednego zabił, to dobrze. Uczenie handlarza, no ile on tam do meczu dostaje? 160 punktów do meczu, no trochę sporo. Teraz tak. Dobra, tutaj zgon jest. Teraz z tym kolesiem można postrzelać do tych. Nie chodzi o. Podejdziemy swoimi zbrojnymi. A, jeszcze jeden atak. Elegancko, została tylko jedna ekipa. Pytanie, czy on przeżyje, czy nie. Czy on może jakieś ruch wykonać? Chyba nie. Dobra, podejdziemy i strzelimy tych gości w tyłek. A, teraz nasz hero. No okej. Okay. I zostaje nam atak na tych gości i jest GG chyba. No trzeba było to po prostu inaczej rozegrać. Tak jak widać, sorry. I jest gicior. Problem w tym, że mam minus 4 i minus 3 tych gości. Pytanie, czy dostanę jakieś posiłki. Dobra, pogadajmy sobie z tym handlarzem. Jeden barwnik lawendowy. Zakończmy to. Dobra, dostaliśmy barwnik. Błagam, gdy wrócisz do obozu, powiedz memu mistrzowi w sklepie, że czym prędzej zbiorę nowe zioła. Zrobisz to dla mnie? Zrobię. Dobra, to wracamy. No fajnie, ziomek idzie za nami. No, problem w tym, że mamy w odwodach, że tak powiem, tylko trzy... No właśnie, w odwodzie mamy dodatkowe trzy sztuki stworzeń, czyli tych łuczników naszych. Troszkę mało. Pytanie, skąd ich zdobyć? Czy ich trzeba wyszkolić z zamku? Czy jak? Dobra, pokulajmy tu. Tu i tu. Dobra, co teraz? Mogę coś kupić.
Runa ataku stworzeń. Runa bohaterskiego ataku. Runa bohaterskiego wsparcia, runa ducha, no sporo tego jest. Na razie nic nie chcę kupować. Sprzedaj. A, coś mogę posprzedawać, jakieś nieużyteczne rzeczy. To mogę sprzedać. Co ja tu jeszcze mogę sprzedać? Tego używam, to mogę sprzedać. To mogę sprzedać. Wróćmy. Anuluj. Wróć, dobra. Teraz tak. Gdzie jest ten sprzęt mojego bohatera? Coś takiego, dobra. Barwnik lawendowy, co on takie robi? Otwórz tę barwę, aby na stałe dodać ją do pakietu kolorów swojego bohatera. Ej, to fajnie. Dobra, czy coś tu się zmieniło? Gdzie są kolory? Żółty. Niebieski albo żółty. Tak jest na niebiesko, tak jest na żółto. Dobra. To będziemy sobie latać jako żółty bohater. Ale to większość ludzi ma tą żółtą, kurczę, ten żółty kolor swojego hero. Zobaczmy co w mieście. Czy ja mogę zwerbować swoich, kurczę, ziomów jakoś? Tutaj. Garnizon koszary. Ulepsz. Ile to wymaga? 80 drewna. A ile ja mam? 17. O, szału nie ma. Ucznicy, zwerbuj. O, no dobra, tutaj mogę werbować łuczników. Ustal liczbę. 150. Ile ja mam golda? 3000. No dobra, powiedzmy, że 50 sobie zwerbujemy. Okej, okay. A tych gości gdzie mogę werbować w takim razie? Koszary. No i miodzio. Dobra, to jest wszystko jasne. W koszarach sobie werbujemy zbrojnych, w wieży obronnej werbujemy łuczników. Miodzio. Elegancko. To można pojechać zdobywać teraz drewno. Najlepsze jest to, że to są punkty akcji, tak jak widać tutaj chyba. Mamy ich 70 i te punkty akcji się regenerują co 24 godziny, z tego co się zdążyłem chyba zorientować. Więc teraz potrzebuję drewna, więc posiadaj. Przeceniona runa ducha. Teraz złota nie będę szukał, teraz chcę drewno zdobyć jakieś. O właśnie. W sumie nie będę walczył o złoto, tylko powalczę o drewno. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale gierka jest całkiem spoko, tak jak widać. 115 wilków. O, ciekawe. Dobra, pocnijmy z tego. 21. No miodziu. Dobra. Pociśnijmy je tutaj. Teraz tak, nasz bohater znowu coś może zadziałać. I łucznicy, pewna ręka. O, to będzie grube. 12 padło. 22, nice. No i tyle. Zwycięstwo. 8 punktów doświadczenia. Miodzio, minus 14. No, troszkę sporo strat. Dobra, można zebrać drewno. Jedziemy dalej zbierać. No i tak się to robi. Co to jest? Artefakt. O, proszę, proszę. Tu jest złoto, którego nie widziałem wcześniej. Czy każdy z graczy widzi surowce inaczej? Chyba ziomek mi to zabrał? Nie, ja znalazłem to drewno. Każdy z graczy widzi swoje surowce, więc tutaj chyba nikt nikomu nie może tych surowców podebrać. Szczerze mówiąc. Więc to jest całkiem spoko nawet. Oczywiście walczyć między graczami można. Są wyzwania i tak dalej, jest tu PvP i tak dalej zrobione. Więc to całkiem spoko. Oczywiście nic na siłę po prostu. Nie musimy niczego akceptować na siłę, więc wiadomo. Tak, czy są jakieś wilki? Wilcza zmora. Aby wykonać misję, trzeba wygrać w tej potyczce. Przeciętne. Tu jest jakiś artefakt, tu jakieś wilcze zmory. Ob
bibliotekarz odwiedzona. Zawalczmy z tymi grefami o artefakt. Siła bojowa 800. O, jakie gryfy bycze. Dobra, walnijmy. Chociaż z tego co pamiętam, to są dość cienkie. Dokładnie. Mają piekielnie słabą obronę. Przejdziemy sobie tym ziołem tu. Zobaczymy z tymi drzewcami, one są tak naprawdę o wiele bardziej upierdliwe. Magia ciemności, po prostu to co lubię w duelu. Najsilniejsza, kurczę, prawie szkoła magii. Tutaj tak samo, jest dość silna jak widać. Mamy tak, magię światła i magię pierwotną, to znaczy tu jest magia pierwotna chyba, a to jest magia ciemności. Dobra, to pociśnijmy te gryfy do widzenia. No i teraz drzewka. Zostało ich 38. Cwaniaczki tutaj cisną moich łuczników. Dobra, ja też będę cwany i pocisnę ich fajnym zaklęciem. Źle to zrobiłem. No i żegnam. Ciężko, to było szybkie. Co ja znalazłem? Mniany kaptur mistrzostwa. O, to może być dobre. Zobaczmy ten lniany kaptur mistrzostwa. Gdzie jest ta opcja? Co on daje? 31 do zwycięstwa. Ej, jest niezłe. Chociaż dusza. Bohaterskie wsparcie 31. Wartość artefaktu 15. Ej, to zakładamy to. Troszkę to tak za szybko wyłącza się. Szczęście 3, to mi daje szczęścia trochę. Wartość de facto 10, a to jest 15. Dobra, niech tak zostanie. Tu jeszcze mogę coś zebrać. Blaszany puklecz zniszczenia. Ej, to fajnie. Co to znowu jest? Gdzie to mogę wrzucić? Tutaj. Nowicjuszowski Grymur Mistrzostwa. A ten blaszany puklusz jest trochę lepszy. Szczęście 4, bohaterski atak 40, bohaterskie wsparcie 40. To bierzemy to. A odrzucimy tą książkę. Dusza 7. Pytanie, co daje dusza? Zwiększa maksymalny poziom many bohatera. Aha, no tak. A z tą książką będę miał ile? 54, a z tym 47, no to trochę mniej. Bohaterski atak, bohaterskie wsparcie, no to chyba to będzie lepsze. Chociaż z drugiej strony, bohaterskie wsparcie zwiększa defensywne zdolności bohatera wraz z ich skutecznością i zmniejsza się ilość many potrzebna do ich użycia. Skuteczność i zmniejsza się ilość many do ich użycia. Defensywne zdolności bohatera. Super. Bohaterski atak zwiększa ofensywne zdolności bohatera. No dobra, nie będzie ten puklesz. Czy to jest 64 ta dusza? Puklesz czy nie puklesz? Nie będzie puklesz. Szczęście zwiększa szanse na trafienie krytyczne i podnosi obrażenia przy trafieniach krytycznych, wykorzystując zdolność bohatera oraz stworzeń. A, to jest dobre. Obrona stworzeń, atak stworzeń 89. Dobra. Niech zostanie ten puklerz, bo jest bardzo dobry. Okej, dobra, ja będę kończył ten odcineczek. Myślę, że sobie z tego jeszcze coś ponagrywam, bo to jest bardzo fajna gierka, tak jak widać. Jeszcze do końca jej nie ogarniam, więc nie będę tutaj robił z siebie jakiegoś eksperta czy coś w tym stylu i udawał, że wszystko o niej wiem, bo gram w nią zaledwie może 2 dni, ale chciałem po prostu wam ją pokazać, że naprawdę warto w to pograć, bo gierka jest naprawdę świetna. Nie jest trudno na pewno to pograć, wystarczy, nie wiem, z tydzień i można ogarnąć całą grę na bank. Jest darmowa, więc nic tylko w nią pykać. Okej, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.